Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii udali się dzisiaj do Kijowa. Jakie jest znaczenie tej wizyty? Kilka bardzo ważnych elementów. Po pierwsze, wsparcie psychologiczne dla tych, którzy walczą, bo żołnierz może się poświęcić, może ryzykować, ale musi wiedzieć, że ta walka ma sens, że jest wygrana. Jeżeli widzi przywódców innych państw, to wiedzą, że nie są sami. Jak nie są sami, to mogą wygrać. To ma ogromne znaczenie dla tych, którzy są na froncie. Tak samo dla tych, którzy na zapleczu przygotowują walkę, przygotowują sprzęt. To wszystko pokazuje, że warto dalej walczyć, bo świat jest z nimi, a nie z Rosją. Do Rosji nikt nie przyjeżdża. No, przyjechał jeden kanclerz Austrii, ale generalnie do Rosji nikt nie przyjeżdża. Przyjeżdżają wszyscy do Ukrainy, chociaż nie jest to takie bardzo bezpieczne. Więc wielkie wsparcie. Po drugie, utrzymywanie uwagi przy Ukrainie, to jest bardzo istotne do mobilizowania opinii publicznej na świecie, żeby udzielać pomocy Ukrainie. Po trzecie, organizowanie skutecznej pomocy, a do tego trzeba bezpośrednich rozmów, czasem zupełnie off the record, czasem poza łączami elektronicznymi, bo pewne rzeczy powinno się ustalać w absolutnej ciszy, szczególnie jeśli chodzi o pomoc militarną. To wszystko procentuje potem sukcesem i tym, że jest mniej ofiar. Prezydent Niemiec przyznał w czasie wizyty w Warszawie, że chciałby odwiedzić Kijów, ale to nie byłoby mile widziane. Jeśli dostał taką czarną polewkę, to jest chyba w języku dyplomacji międzynarodowej bardzo silny sygnał. Ukraińcy od dawna uważają, że ich Niemcy sprzedali. To mówili jeszcze tak przed wojną. I oni się dlatego tej wojny spodziewali, bo wiedzieli, że będzie słaba obrona. Świat, samą Ukrainę zaskoczyły dwie rzeczy. Po pierwsze, ogromne wsparcie Polski i pozostałych krajów, szczególnie naszego regionu. Widzą, że to wsparcie jest realne. A po drugie, co najważniejsze, wielki opór samego społeczeństwa ukraińskiego, ukraińskiej armii. Ona okazała się lepsza niż ktokolwiek myślał. Nawet nie sami Ukraińcy myśleli, po prostu zatrzymała drugą armię świata. Przed nami ofensywa na wschodzie Ukrainy. Tam są szykowane bardzo duże siły. Chyba będzie potężne uderzenie Rosjan. Po jednej, po drugiej stronie są szykowane ogromne siły. No, tylko trzeba pamiętać, że Rosjanie mogą dojść do jakiegoś punktu, ale Ukrainy całej nie zajmą. Mogą tylko składać większe zniszczenia i większe ofiary. Ale jeśli będą uderzać, to ta wojna się po prostu nie skończy. Ukraińcy będą się bronić, póki nie wyprą Rosjan. Sankcje powoli, ale jednak zaczynają dotykać rosyjską gospodarkę i kiedyś im się siły wyczerpią. Zresztą widać już poważne oznaki zmęczenia rosyjskiej armii i też pewne oznaki wyczerpywania się potencjału rosyjskiego. Więc oni tej wojny też w kółko nie mogą prowadzić.